Janusz Wójcik przejął Legię Warszawa i przejął ją z rąk wtedy Krzysztofa Etmanowicza. Mhm. Krzysztof Etmanowicz zdążył jeszcze sfinalizować transfer młodego chłopaka, nieznanego nikomu, Radosława Michalskiego. Ściągnął go wtedy z Gdańska. Mhm. Janusz Wójcik postanowił zrobić przegląd wojsk. Niektórych zna, niektórych nie zna. Radek Michalski nie mówi mu absolutnie po nazwisko nic. I Radzie opowiada, historia jest taka. Siedzi wuje u siebie w gabinecie, przychodzi Radek Michalski. No dobrze, Misiu, a ty to, Misiu, na jakiej ty pozycji grasz? No ja, panie trenerze, gram na pozycji środkowego pomocnika. A Misiu, dobrze, Misiu, a w zasadzie z jakiego ty klubu przyszedłeś tutaj do nas? No ja, panie trenerze, przyszedłem tutaj ze Stoczniowca Gdańsk. Dobrze, Misiu, a która to jest liga? No panie trenerze, to jest trzecia liga. Aha, Misiu, to ty na razie idź do rezerw. Jeszcze go nie zobaczyła ani razu w grze.